I teraz kolejną automatyzacją, którą chcemy zrobić, to przejście z statusu staging do statusu testing staging. I teraz zastanówmy się, jak możemy to zrobić. Mamy tutaj oczywiście nasze zgłoszenie w statusie staging, no i teraz chcemy, aby zadania trafiły do statusu testing staging. W momencie, w którym przepisałem do nich osoba, utworzymy sobie tutaj nowe pole, które będzie nazywało się tested by, czyli w momencie, w którym to pole tested by zostanie przypisane do odpowiedniej osoby, wtedy jest to indikator, że zadanie trafia do statusu testing staging, ale nieco sobie też to rozbudujemy, ponieważ usuniemy sobie tutaj nieco pól i dodamy sobie nowe pola. A więc tak, przechodzimy sobie teraz do szczegółów naszego projektu i pól niestandardowych. Następnie przejdziemy do ekrany i mamy nasz ekran Kanban firma. Spójrzmy sobie teraz na niego. No i teraz tak, co nam nie będzie potrzebne, a więc mamy tutaj actual end, actual start się przyda na później, impact możemy sobie zostawić, story time też zostawiamy, w request type sobie usuniemy, to nie jest potrzebne. A więc zobaczmy, wyszukam sobie request type, to nie jest nam potrzebne, team też na razie usuwam, to nie będzie potrzebne. Rejestruj pracę także sobie usuniemy. To pole też nie jest nam potrzebne. Tutaj to zostaje. Resztę pól na razie zostawimy. I mamy tutaj dalej. Kolejno tworzymy nowe pole. I teraz tak. To pole będzie po prostu wyborem użytkownika, czyli będzie to pojedynczy selektor. Zobaczmy tu etykiety, akapit, pole typowe i mamy tutaj selektor użytkowników i będziemy musieli wybrać pojedynczy użytkownik. No i teraz nazwijmy to pole tested by i wybieramy utwórz. Oczywiście połączę ze wszystkimi ekranami. No i tak, odświeżamy sobie teraz nasze zadanie, które wcześniej utworzyliśmy. No i mamy tutaj teraz pole tested by. W tym momencie chcemy wykonać taką operację, iż w momencie, w którym zostanie to dane pole, to chcemy przyjąć zmianę statusu na testing staging. Chcemy zmienić osobę przypisaną, tutaj z osoby, która była dotychczas przypisana, na osobę, która jest przypisana do pola tested by, czyli zmieniamy ownership na nas. W tym momencie chcemy tutaj dodać także pole termin i dodamy do niego 2 dni, czyli będzie to po prostu termin dla nas, kiedy testowanie powinno się zakończyć. I chcemy także usunąć sobie pole ready to move, a więc sporo operacji, ale spokojnie wszystko sobie zrobimy, a więc tworzymy nową regułę, no i zaczynamy po kolei. Tu nas interesuje nasze pole, a więc wybieramy sobie tested by, no i kolejno wybieramy sobie dla wszystkie zgłoszenia, następnie musimy sobie dodać szereg warunków. No i teraz tak, wracamy jeszcze raz tutaj do widoku naszego zgłoszenia. Chcemy sprawdzić, kiedy status staging jest równy, a więc będziemy musieli się zabezpieczyć tutaj przed zmianą na status staging. A więc dodajemy sobie warunek, jest równe, staging, wybieramy dalej, czyli to jest nasz stan wyjściowy, a więc nasze zgłoszenie musi być w statusie staging. Następnie przechodzimy sobie do naszej automatyzacji, dodajemy komponent, dodajemy czynność, wykonujemy przejście, no i chcemy zmienić status na status testing staging. Kolejno możemy sobie tutaj jeszcze dodać następną zmianę na zgłoszeniu, a więc tutaj o polu, o którym mówiliśmy wcześniej, a więc osobę przypisaną ustawiamy sobie tutaj na copy. I kopiujemy bieżące zgłoszenie, zgłoszenie wyzwalające, ale zostawiamy zgłoszenie bieżące i wybieramy sobie teraz tutaj pole, które nas interesuje. To jest oczywiście tested by. I takie pole też wybieram. Następnie zamykamy tutaj, no i ta reguła już powinna być gotowa, a więc edytujemy pole zgłoszenia. Wracamy spojrzeć sobie jeszcze raz na nasze issue. Chcemy także jeszcze uporać się z polem ready to move. A więc dodamy kolejną czynność. No i tutaj oczywiście zmieniamy pole. Wyszukujemy nasze pole ready to move. Chcemy je edytować.
No i po prostu chcemy, aby to pole, kopiujemy sobie tutaj wartość, albo możemy też ustawić je po prostu poprzez set. I wystarczy, że w taki sposób stworzymy tą regułę i teraz ta reguła powinna już zadziałać. Zobaczmy sobie jeszcze raz, nadajmy sobie nazwę. Nazwa to może być przypisano tested by, strzałka, no i tutaj zmiana statusu na testing staging. OK, zapisujemy sobie całość. Dobrze, mamy już to gotowe. Odświeżamy jeszcze raz nasz cały issue. No i teraz zmieniamy osobę przypisaną do pola tested by i zobaczmy teraz, czy coś się wydarzy. No i jak widzisz, nasza automatyzacja zadziałała. Został zmieniony status, została zmieniona osoba przypisana, a więc jest to teraz Marcel, czyli ta sama osoba, która została przypisana do pola tested by. Czyli działa wszystko to, tak jak właśnie chcieliśmy, a więc pola uległy zmianie. Dodatkowo udało nam się także wpłynąć na inne pola. Tutaj w ramach tego zgłoszenia możemy tutaj sobie jeszcze zobaczyć na inne zgłoszenia, które mamy na liście. Na przykład teraz otwieram tutaj kilka z nich. No i mamy tutaj sprawdzanie funkcjonalności bezpieczeństwa. No i teraz tak, na początku oczywiście musimy zmienić sobie tutaj status. Znajdźmy może inne zgłoszenie. Tak, to zgłoszenie może być bardziej przydatne. A więc teraz mamy utworzenie widoku ustawień. I tak, no tutaj widzimy działanie naszej automatyzacji, którą poprzednio utworzyliśmy. A więc tutaj mamy w toku. Następnie zmieniliśmy ready for review, jest under review. Następnie zmienimy sobie tutaj ready to move, ready for staging i odświeżam znowu. A więc za każdym razem odświeżam sobie nasze zgłoszenia. Mamy zgłoszenie w statusie staging. Zmieniam następnie tested by. Mamy tutaj Marcela. Odświeżam całe zgłoszenie. No i nastąpiła tutaj zmiana statusu wedle naszej reguły. I możemy to zobaczyć także na tablicy, jak to świetnie wszystko razem działa. A więc nasza automatyzacja działa w pełni i zadania przesuwają się według osi.